Dzień dobry, dzień dobry. W związku z tym, że często pytacie się, jaki możemy polecić silnik w BMW F10, w BMW F11, na podstawie tego BMW opowiemy Wam, jaki wybrać najlepiej silnik. W tym przypadku jest to BMW 535D, które regularnie serwisujemy. Właśnie auto jest po grubszym serwisie. Kamil robi diagnostykę. Jedziemy na próbę i zapraszamy Was na tą przejażdżkę. W ogóle dociągane ma. Tak, dociągane, czterostrefowa klima. No dopasione, jak to 535D. O. Prawda? Który to rok jest? 13. 13 w X-Drive. No dobra, lecimy na próbę. No słuchajcie, kurczę, no jakie były silniki tutaj? To może Kamil, dawaj, od to, najmniejszego. To benzynowe najpierw. No, N20, oznaczenie 2.0 i 2.8. Z benzynowych potem były N53 bezpośredni wtrysk, to 3 litry. Tak bardzo króciutko były, nie? No właśnie niedużo tego. One jest, też były oznaczone jako 5-2-3 nawet jakoś, tak? Jak dobrze pamiętam, nie chcę skłamać. Tak dziwnie na było. Na pewno we 60-kach było takie oznaczenie. A tu nie wiem, no w każdym razie był silnik N53. No to tak, N53. Sześciocylindrowa benzyna na bezpośrednim wtrysku, wolnossąca. Było też N55, no to to już jest... Z oznaczeniem 535 i 540 i, bo to zależy z którego roku. Aha. Bo było na przykład piątka GT też, bo to akurat nie jest F10, ale na przykład piątka GT miała oznaczenie 535i. Mhm. A w F... Kurczę, no nawet teraz nie chcę skłamać. No tak, ale no, najważniejsze, że 3-litrowa benzyna uturbiona, no, po prostu. Tak jest. Z walwetronikiem, bo tamten N53 nie ma walwetronika. No. Tak, jest bezpośredni wtrysk, ale nie ma walwetronika. Bywały też silniki N52, ale to były wersje na Amerykę albo na Rosję. Tak. I uważam, że to też fajny... No pewnie, pewnie. Fajna alternatywa właśnie, fajny silnik tak naprawdę. O, w ogóle start stop, dobra. No, który jeszcze można, że tak powiem, tradycyjną instalację gazową zamontować. A no właśnie. No właśnie, to też jakiś plus. No, a i, no i V8, tak? N63. I można powiedzieć, że N63 jest najwyższego ryzyka. No tak. Tak według naszej oceny, nie tylko naszej oceny, ogólnie jest tak przyjęte. No to jest, to są fakty. No tak, no. I ten silnik jest do teraz w ogóle... Robiony, tak. Tak. I już tam, nie wiem, z 20 modernizację ma ten silnik. No, rzeczywiście ma bardzo dużą moc, bardzo wykorzystany jest jego potencjał. Jeździ to bardzo fajnie, no. I fajnie brzmi. No. Ale jak tam coś piarnie, no to już od razu, słuchajcie, nie wiem, 20 tysięcy plus. Zresztą jak dla mnie to wszystkie fajnie jeżdżą, bo N20, zwłaszcza to oznaczenie 2.8, to bardzo fajnie jeździ. Bardzo przyjemny jest, to, bo jest lekki też, dokładnie, nie? Dokładnie, także to awaryjność awaryjnością, no ale jeśli chodzi o właściwości jezdne, to bardzo fajnie się tym jeździ, no. Tak jest. No i jeszcze M-Power, tak? To jest S63. No tak, S63 i ten silnik myślę jest bardziej wytrzymały niż ten N63.
Myślisz? Myślę, że tak. Może świadomość jest użytkowników trochę inna. No może bo tak. Jednak Empower i... No może tak, ale też jest, wiesz, no, jeśli policzysz statystycznie, to jest ich najmniej, tak? Mhm. A najwięcej jest diesli. I tak naprawdę najwięcej diesli się psuje. No tak, no to przejdziemy do diesli teraz. Jest N47 i było też B47, czyli jakby już silnik nowszej generacji, dwulitrowy diesel, ale on był chyba tylko w ostatnim roku produkcji. Tak, i to jest tak, i nawet niedawno robiliśmy rozrząd w takim. Tak, tak. No i 3-litrowy diesel N57. Tak jest. Właśnie był zwykły o oznaczeniu 3.0 i oznaczenie też 3.5, że był na dwóch turbosprężarkach. Tak jest. Czyli tak jak tutaj jest. Ale tu też jeszcze w wersji M był diesel. Co to znaczy? No w wersji M, 5.0D. A, no tak, tak, tak. No ale to... Ale to ten sam silnik, tylko znaczy no, jakieś tam modernizacje ma, ale generalnie baza jest ta sama. Baza jest ta sama, jest dokładnie. Jest to N57, tylko po prostu on ma tam, nie wiem, 3 czy 4 te turbosprężarki? 3. 3. No i słuchajcie, w naszej ocenie, jeśli chodzi o takie wersje europejskie i ogólnodostępne, no to dla mnie osobiście N55 uważam, że to jest najlepszy wybór. Najmniej się psują, aczkolwiek też trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że statystycznie jest ich najmniej. No tak. Także statystycznie, jeżeli mamy, nie wiem, 20 przykładowo F10, w tym jest właśnie N20, nie wiem, 4, dwa są N55, a reszta to są właśnie diesle, no to statystycznie wiadomo, że będzie się bardziej psuł diesel, tak? No ale mimo wszystko ja i tak uważam, że N55 jest najfajniejszym wyborem. No i tyle, i fajnie się też tym jeździ, fajnie przyspiesza. Taki kompromis między awaryjnością a przyjemnością z jazdy. O, tak bym to ujął, nie? A słuchajcie, a ten egzemplarz tak naprawdę do nas pan przyjeżdża bardzo długo. Nawet trudno jest mi powiedzieć, no czy przyjeżdża 7 lat, czy 5 lat. Przewijał się nawet na filmach tam ze skrzynką rozdzielczą. Z półosiami. Z półosiami i też ze stukającą panewką. Tak, był taki odcinek, gdzie właśnie pan do nas przyjechał, wystraszony i stukała panewka. Widzowie, ci, którzy na bieżąco są, no to na pewno sobie przypomną, że była taka sytuacja. No pan chciał bardzo, żebyśmy my to naprawili, ale my ze względu na to, że mamy odległe terminy, nie byliśmy w stanie naprawić, wymienić silnik czy cokolwiek zrobić tak na szybko. I pan znalazł sobie firmę, w której wymienił silnik na drugi, który miał przebiegu 70 tysięcy kilometrów. Tak, i to było... Przy przebiegu 220 tysięcy. A teraz samochód ma 248. Czyli tutaj jeszcze trochę ten samochód powinien pojeździć, jeżeli ktoś będzie dbał, tak jak dba ten właśnie właściciel obecny. Wymienia olej co 10 tysięcy. No tak, tak. Czyli samochód ma niecałe 250 tysięcy, a silnik ma niecałe 100 tysięcy. Dokładnie. Od razu w tym miejscu zaznaczyć chcemy, że samochód jest na sprzedaż. Właśnie auto przeszło teraz u nas duży przegląd, znaczy duży, no trudno powiedzieć duży, no. Została wymieniona skrzynka rozdzielcza, został uszczelniony dyfer, została uszczelniona skrzynia biegów, tak, bo był wyciek, zostały wymienione tarcze przeciwpyłowe przednich tarcz hamulcowych. Tak. Co jeszcze? Bo ja też... Intercooler został wymieniony, bo był rozszczelniony. Mówiłeś o uszczelnieniu dyfra, chodzi o przedni dyfer, tak. Przy prawej półosi. Tak. Został wymieniony skraplacz klimatyzacji, także jest świeży skraplacz, jest świeży serwis klimatyzacji i od razu chcę zaznaczyć, że te chłodnice klimatyzacji dość często się psują, a to z tego względu, że są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Ja w swojej piątce GT osobiście przez okres, który użytkowałem, wymieniłem dwa razy skraplacz. No.
No i tak tutaj w międzyczasie serwis skrzyni biegów był robiony. No dużo, słuchajcie, nawet jest nam trudno wymienić w tej chwili, co tu w tym aucie robiliśmy. Jakieś wycieki silnika, tak, ale wycieki silnika to były robione jeszcze w poprzednim silniku. No tak, tak, tak. A tutaj ten silnik przed włożeniem też przeszedł jakieś tam, pewnie miał wymienione uszczelki i tego typu rzeczy, bo silnik jest suchutki, nie ma tutaj żadnych problemów, o. Nie? No i tyle, także auto jest na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany, wrzucam tutaj na dole link, przypnę też link w komentarzu i tyle, nawet można polecić ten samochód, powiem tak, bo rzeczywiście, jeżeli on ma 100 tysięcy przejechane na tym silniku, ma skrzynkę rozdzielczą z gwarancją po regeneracji włożoną, ma półosie wymienione przednie, czyli takie jakieś bolączki tego samochodu są porobione, nie? No tak. No i najważniejsze, że był też serwis skrzyni biegów robionych, skrzynia biegów chodzi, no bardzo dobrze chodzi, tak szczerze. No i tak. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie tych silników w F10, bo też różne kontrowersje są w internecie, że Pan Adam poleca N55, ale po prostu trzeba zaznaczyć, że polecam N55 w F10, tak? Gdyby to była E60, poleciłbym inny silnik, tak? Gdyby to były poprzednie E39, również poleciłbym inny silnik. Także to od razu też trzeba powiedzieć, że inne silniki starszej generacji też się psuły. Nie psuły się może tak często jak te, ale to jest też statystyka. Ile w tej chwili jeździ BMW, a ile jeździło BMW 10, 15, 20 lat temu, tak? A poza tym kiedyś 3,5-litrowe M30 miało 218 koni, a teraz 3 litrówki mają 326. Nie, no też wiesz, no trzeba po prostu no uświadomić sobie, że nie każdy chce jeździć tam samochodem, 20, który ma 20 lat plus. No i po prostu w tej gamie silników, które są teraz w tych nowszych autach, też trzeba coś wybrać po prostu, no. A że są może jakieś tam mniej trwałe, czy bardiej awaryjne, no to... No to tego nie unikniemy. Już, wiesz, no trudno, no to nie znaczy, że nie można takim samochodem jeździć, no. Są też te silniki bardziej zaawansowane niż kiedyś i przy okazji jeszcze muszą spełniać pewne jakieś tam normy emisji, tak? No i do tego palą mniej. No tak, no to też się pewnie wiąże z tą normą jakąś tam emisji, nie? No tak, wczoraj testowaliśmy z Kamilem E32 735, no i słuchajcie, no fajny samochód, wszystko super, ale człowiek się tak przyzwyczaił do tych nowych samochodów, że jak tam wczoraj depnąłem, no to tak staliśmy w miejscu, nie? No, no tak, jechał, tak? Bo on sobie jedzie, o tak, ciach, nie? To nie ma tak, że ciach, ciach, ciach. I właśnie to jest też tego typu problem, że jak auto tak szybko przyspiesza, to uderzenie na czop wału korbowego jest bardzo duże, więc te panewki no po prostu muszą mniej wytrzymać, mimo że są też lepiej zrobione, czy coś, czy gorzej, no nieważne. Ale to się składa na to wszystko właśnie, ta moc. No, kiedyś samochód przyspieszał, nie wiem, 8, 9, 10 sekund, tak? A teraz auta przyspieszają dwulitrowe poniżej 5 sekund. No. Nie, no w ogóle no, nie ma, wiesz, no o czym mówić, no są... Są te samochody w obiegu, jak wiesz, no, kogoś stać na eksploatację, to czemu ma nie jeździć, no, czemu mamy się obrażać na te samochody, no. Tak jest. No dobrze, słuchajcie, my tak z samego rana zrobiliśmy Wam właśnie taką prezentację auta, opowiedzieliśmy Wam, co myślimy o tych silnikach, zabieramy się do roboty, Wam życzymy miłego dnia, strzałeczka.